6 błędów, które popełniają właściciele psów lękliwych. Tematem tego odcinka będzie 6 najczęstszych błędów, które popełniamy z psami, które są lękliwe. Jest dzisiaj ze mną Chrupka. Chrupka jest bardzo ciekawskim psem. Boi się niektórych dźwięków, ale poznałem ją pół roku temu, gdzie była dużo bardziej zalęknionym psiakiem. Opiekunka Chrupki nie popełniała większości błędów. Dziś Chrupka jest dużo odważniejszym psem. Opiekunowie często w momencie, gdy ich psy się czegoś boją, stresują się, denerwują się, niepokoi ich ta sytuacja. Dzisiaj powiemy, jakich błędów się wystrzegać, abyście czuli się lepiej. Błąd pierwszy. Ignorowanie psich sygnałów. Pierwszym podstawowym błędem jest ignorowanie psich sygnałów. Jeżeli twój pies na spacerze, widząc jakiś obiekt, na przykład człowieka czy zbliżającego się psa, spowalnia, zatrzymuje się, obserwuje, odwraca głowę w bok, zachodzi ci drogę, skacze na ciebie, schodzi na bok powęszyć, być może niepokoi go ten obiekt. Co wtedy zrobić? Spowolnij, pozwól psu się zapoznać, poobserwować. Daj mu czas. Niektóre psy potrzebują czasu, żeby poczuć się pewniej i bezpieczniej. Błąd drugi. Brak wsparcia. Kolejny błąd to brak wsparcia. Jeżeli pies się niepokoi czymś na spacerze albo w domu, niepokoją go dźwięki fajerwerków, dźwięki burzy, warto dać mu wtedy wsparcie. W jaki sposób to robić? Można kucnąć na dywanie, usiąść, poczekać aż pies do nas podejdzie, wtedy go pogłaskać, delikatnym masażem uspokoić. W ten sposób możemy złagodzić odczuwanie niepokoju. Jeżeli nie będziemy dawali psu wsparcia, będziemy go ignorowali, możemy zwiększyć odczuwanie lęku. Pamiętajcie o tym. Dość często powielanym mitem jest to, że jeżeli będziemy głaskali psa, który się boi, nagrodzimy jego strach. Nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, że w ten sposób nie nagrodzimy lęku, a wręcz możemy zredukować go. Błąd trzeci. Nie ma się czego bać. Trzeci błąd to nie ma się czego bać. Dość często w swojej pracy spotykam się z sytuacjami, kiedy opiekunowie razem ze swoim psem idą w kierunku jakiegoś obiektu, którego pies się boi. Może to być inny człowiek czy duży pies. Pies zwalnia, zatrzymuje się. Opiekun nic sobie z tego nie robiąc, na krótkiej smyczy zbliża się do zagrożenia. To jest dosyć częsty błąd. Obserwujmy nasze psy. Jeżeli zwalniają, odwracają głowę, schodzą na trawę powęszyć, pójdźmy za nimi. Zwiększmy odległość od niepokojącego obiektu. W ten sposób pies zrozumie, że ma w nas wsparcie, że może nam zaufać. Sprawimy, że będzie czuł się przy nas dużo bezpieczniej. Błąd czwarty. Nieumiejętne korzystanie z nagród. Dość często w swojej pracy spotykam się z tym, że opiekunowie mówią: a, mój pies tak się boi, że nawet nie chce jeść. Nic dziwnego. W momencie, gdy pies czuje się zagrożony, nie myśli o jedzeniu. Często wtedy opiekunowie podtykają smakołyk pod nos, proszą psa, żeby usiadł. Pies nie chce wykonać polecenia. Skupmy się na tym, aby pies poczuł się bezpiecznie. Zwiększmy dystans, odejdźmy od niepokojącego bodźca. To będzie o wiele lepsze rozwiązanie. Błąd piąty. Przymuszanie psa do pewnych sytuacji. Jeżeli twój pies boi się różnych zabiegów, jak obcinanie pazurków, czyszczenie oczu czy czyszczenie uszu, nie przymuszaj go do tego. W ten sposób pies skojarzy sobie daną sytuację z czymś traumatycznym. Dobrze w takim momencie podzielić zachowanie na małe etapy i nagradzać za poszczególne kroki. To będzie o wiele lepsze rozwiązanie. Błąd szósty. Negatywne emocje właściciela. Kolejny błąd to nadmierne stresowanie się opiekunów. Bardzo często w momencie, gdy nasze psy się czegoś boją, nie wiemy jak sobie z tym poradzić, stresujemy się tym. Jest to bardzo dla nas frustrujące. W tym momencie pies odczuwa nasz niepokój. Jeszcze bardziej się stresuje, jeszcze bardziej go niepokoi dana sytuacja. Jeżeli troszkę bardziej zdystansujemy się do tych momentów, nasz pies będzie dużo spokojniejszy i bardziej zrelaksowany. Pamiętajmy, że psy odbierają zarówno nasze złe emocje, jak i te dobre. Podsumowanie. Jeśli twój pupil zalicza się do psów lękliwych, pamiętaj, by stosować się do następujących zaleceń. Po pierwsze, nie ignoruj sygnałów wysyłanych przez psa. Po drugie, okazuj psu wsparcie w stresujących sytuacjach. Po trzecie, jeśli twój pies czegoś się boi, nie staraj się na siłę przełamać jego lęku. Nie zmuszaj go do stawiania czoła zagrożeniu. Po czwarte, nie staraj się stosować przysmaków, by odwrócić uwagę przestraszonego psa od źródła zagrożenia. Komendy i nagrody mogą nie zadziałać w tej sytuacji. Po piąte, nie zmuszaj psa, by brał udział w sytuacjach i zabiegach, które wywołują u niego lęk. Po szóste, okazuj pozytywne emocje. Te negatywne mogą stać się dodatkowym źródłem stresu dla psa. Mam nadzieję, że wskazówki, które przekazałem, będą pomocne, szczególnie dla opiekunów psów lękliwych. Napiszcie w komentarzu, jakich tematów byście się spodziewali. Dajcie łapkę w górę na naszym Facebooku oraz zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Hej!